No, to znowu ja. 42 odcineczek. Trochę ubieram postacie. Strzała uderzenia. Te wspaniałe strzały mają lekko niebieską barwę i złocony grot. Są lżejsze, nieco smuklejsze od swych typowych i tak dalej. Od świętych strażników sukien, którzy podobno posiadają łuk mogący je tworzyć. Nawet wiem, jaki to jest łuk. Ale niestety nie mam żadnej postaci, która by odpowiadała. Ażbym wywalił kogoś. Mam wielki zamiar. Podziękować Kivalaowi. Ale póki co, niech chłop robi na swoje. Nie, to wyjątkowej okazji. No dobrze. No tu jak widać jest spokój. Zostawimy. No jest niewidzialności się może przydać. Mikstura siły. Ale szybkości. No mówię, to się wszystko w pewnym momencie przyda. Już mam troszeczkę. Później się to posprzedaje. Dobra. Jakoś nie mam specjalnie pomysłu, gdzie by tu iść. Ale ciekawy jestem, czy nie ma niczego na tam wyżej. Jak widać, nic tutaj nie uzyskaliśmy. Tak to wygląda. No dobra, to nie ma co się tam szczypać. Trzeba byłoby tak, albo główny wątek, albo do wieży Durlaga. Coś tam jeszcze po drodze mi mówili o jakichś tych dziwnych sytuacjach na farmach. To się jeszcze tu przyjdziemy. Tak byliśmy w brodach Ulgota i tu na początku. To się przyjdziemy. No i już jestem tutaj. Ujujuj. Moje ojoj, to się bierze z tego, że jest znowu mapa pełna. Może nam się znowu uda tak w 20 paru minutach zombie. To jest zadanie z tymi truposzami, co tam szaleją. Nie powinno być z nimi problemów najmniejszych. To szybko pójdzie. Pokażę wszystkie walki, zaraz zobaczymy. No, będziemy tak naparzać. Muszę odpocząć. Można, można. Mi by się podobało coś takiego, żeby był taki panel, tylko u dołu, żeby nie było po bokach. Chociaż to też ma swój urok jakiś tam. O, to można tak zrobić. Jak widzicie, już jest inaczej. Na posługiwanie się tym jest ciekawe. Dobra. Jakaś farma. Forma moja, forma. Bardzo gospodarna. Wenryk, Wenryc.
mówi. Coś zabija ludzi, to wokół farm zombie albo coś podobnego. Co ty nie powiesz? Zrozumiem, jeżeli nie przyjmiecie tego zadania, ale tak między nami, to nie wiem, kto jeszcze mógłby się tego podjąć. Wszyscy tutaj nie śpimy już od tygodnia. Naliczyliśmy około 20 zombich, więc jeśli się zgodzicie, to baczcie, by żaden nie umknął. Gdy wszystkie będą martwe, wróćcie tutaj, a zapłacimy wam 150 sztuk złota, które zdołaliśmy zebrać. Wikonia. A może powinnam użyć mych boskich mocy szar, by nasłać ich na ciebie i zabrać te pieniądze? No dobra. Trzeba wytłuc towarzystwo. Tu nic nie ma. Tam liczyć nie mam zamiaru jego to. O, znowu są. Drogi obrońcy, jestem uzbrojony do sęby i mam chomika. No i następny. O, tu troszeczkę już was jest. Ale mówię, z tak wyposażoną drużyną, to... to muszę jeszcze pokombinować z Mińskiem i z jego to kumpelą. Są coś za słabi mimo wszystko. Czy Mińsk łapie wszystkie te zauroczenia strasznie jako jedyny, a jego później uspokoić jest ciężko. No, następny zombiak. Jak to wygląda? No, trochę przeszliśmy. A tu widzę, że chyba raczej będzie szybko pójść. Dobra. No. Widzę, że od razu się pobawiła tam. No, czasami skrypt jej odteguje się. Dobra, trzeba się trochę przespać czy coś. No, jak widać... idę w każdy kąt. No jeszcze tutaj. O, ale zobaczcie. Tyle niezajętego terenu, no nie? Tyle wody. A gdzie to jest w takim razie? Farmy nad Hjontar. Aż mnie kusi, żeby z konsoli walnąć i podejrzeć, jak to wygląda wszystko. No i co, wytłukliśmy wszystkie? No dzięki, to bardzo wielkoduszne z waszej strony. Może wreszcie będziemy mogli dziebko pospać. Proszę o to 150 sztuk złota, które obiecałem. Jeśli mielibyście więcej, to wierzcie nam, żebyśmy wam oddali. Reputacja do góry. O, korzystając z okazji, że dzielne z was zuchy, mogę wam poradzić, byście unikali pól umarłych. No, rychło w czas. Moja sąsiadka Ines wyruszyła do Brody Ugota po pomoc o tym, jak porwała jej męża. No to już wiem, to już zrobiłem. Aha, czyli tutaj też można było sobie... O, las umarłych. Sochy. To już nadrabiamy, to idziemy do lasu umarłych. Jak najbardziej. No i tu jest takie przejście z pola umarłych na las umarłych. To wam pokażę. Nie stamtąd. Widzicie, się wraca tutaj, gdzie były te... rogowe magii i tym podobne. I w tym miejscu, gdziekolwiek indziej, przejścia nie ma. I czas. No i jesteśmy w lokacji lasu umarłych. Jak zauważyliście, robię trochę zadań z dodatku Wybrzeża Mieczy i z modów i ten. No, ale to
Nie ma co się bawić w solucję, chyba że jeszcze takie są dwa mody, co trzeba będzie według solucji zaktualizowany o tą wersję. Dobra, dobra, idziemy. Muszę odpocząć. Zobaczymy, o co chodzi tutaj. No, pójdziemy tradycyjnie drogą. O, o. No tak, ork. Orku, mój orku. No dobrze. No zobaczymy, z kim mam co do czynienia. Ja cię słuchaj. No, jak widać, znowu kaszaloci się wszystko. O, o. Szares, weź go sobie. Ukrywanie. No, teraz to już idzie szybko. Wszystko. Bardzo szybko. Zwijamy się. Jak najszybciej się zwijamy. Tradycyjnie Mińsk. No muszę coś z tą postacią zrobić. Pani Kanona na wszystko jest kuźwa. Nic nie widać. Sakra. No i dobrze, poszło. Kiwan też. Muszę po tych czarach trochę pokombinować. Mińskiem to jest, mówię wam, sami widzicie. No ale nie ma nic za darmo, bo mam i tak bardzo mocne postacie dzięki sprzętowi. Dobrze. Zobaczymy, z kim tu mieliśmy do czynienia. Trochę złota jest. Cóż tu było? O, jest cały czas mak. Cokolwiek sobie życzysz. Nie będziemy z nim bawić. Tak. W ikonie najlepiej. Żal kalec. Nau nafa. Daj mi spokój. Bo zrobię, że wszystkie postaci będą też z dystansu mogły. Tak będzie najlepiej. Jestem gotowa. Daj mi chwilkę. No i co? A to jest. I to jest. Mniej gadania, więcej walki. Zrazu inaczej. A więc piję miksturkę. Dodatkowego. Wrażenia. Coś się stało? Czy nie będziemy z nim bawić? Wołaliście mnie? Wedle rozkazu. Śpiewaku. Standardową bronią. Poprawię jeszcze. Dobra
a tutaj zrobimy inaczej. Szabla do Ufasa jest dobra. Taki zabili. Zrobione. Za słuszną sprawę. Zawsze się da. No i co? Ojej, nie mam tu dojść, bo mi się coś teraz, no nie. Robimy edycji, bo to... Kawalka trwa trochę. Tych magów tu jest od groma. No, widać jest... To było poustawione i co? O. No, jak już nie mają tutaj swojej ochronki, to już jest ten, jak widać. Ale to... Pozbyłem się troszkę i czaru wszystkiego. Aż dziw bierze, że taki poziom wysoki jest. Jeszcze jest jeden. Jak tu stonek ziemniaczany. Co to jest? Wejście do tych katakumb jest chronione przez potężną magię. Potrzebujesz klucza, by dostać się do środka. Możliwe, że któryś z nich to ma. A ten rąk strażniczy miałem. Może się do czegoś przyda. No mówię, jest tu trochę porąbane. Bardzo mi się to nie podoba. No co, już się miksturki kończą? Śpiewaku nocy, daj ci. Siostrzyczko, widzę, że bez miksturek to ty roku nie pojedziesz. Dobra, dam na razie te. Wierzcie mi, że te walki tak tu pojechałem po edycji, bo one trochę trwają, tu trzeba nieźle kombinować. No i ja nadrabiam sprzęcie, niektórzy to w magii, ale to nie jest wcale takie łatwe. Dobrze, to zrobimy inaczej, on sobie odejdzie. Jakiś klucz. No jest, no, z obsydian. Bardzo lubi takie lasy. Coming roll. Po kolei jedziemy. Kurde. Szczerze, że troszeczkę zgłupiałem. Jeszcze raz. Wejście do tych katakumb jest chronione przez potężną magię. Czy byś kluczowa, aby dostać się do środka? No dobra, no. Przecież jeszcze tu zajrzymy. Przyda ich natłukłem i tu nic nie ma.
No. Super. Rączki. Jak na zwykłego bez magii przeciwnika albo ze słabą, to tu nie ma szans ze mną. 16 godzin do leczenia. O, jak fajnie trafia centralnie. No dobra. Ochrona pewnie przeciwko ogniu i tak dalej, dobra. No to przeszliśmy tyle, jesteśmy w lesiu martwych. No i trzeba będzie się zastanowić, co dalej. Póki co dziękuję za uwagę. I jak widać, jesteśmy trochę daleko od głównego wątku. Chyba trzeba było pójść do Gród Baldura, zobaczyć później do tej wieży Durlaga, co tak często wspominam. No zobaczymy. No, nie rozdwoję się w tej grze. Nawet bardziej jeszcze. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.